Ostróda przez dwa dni była miejscem spotkania się starostów z województwa warmińsko-mazurskiego. Tym razem włodarze powiatów brali udział w szkoleniu z zakresu realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Jeżeli się zarządza bezpieczeństwem w powiecie, to trzeba i należy się szkolić. Jest to nasze kolejne spotkanie. Spotkanie, które dzisiaj nam precyzuje pewne rzeczy, pokazuje pewne rzeczy, naświetla, jak widzimy, są tu ludzie, którzy prowadzą na wysokim szczeblu i pokazują te swoje prelekcje i pokazują nam zagrożenia, które mogą wystąpić. Tego typu szkolenia odbywają się od 14 lat. Starostowie raz w roku spotykają się, by nabierać nowych umiejętności. Przepisy związane z funkcjonowaniem struktur zarządzania kryzysowego zmieniają się. Zawsze jest coś aktualnego. Zawsze staramy się coś przećwiczyć praktycznie. Nie tak dawno w Lidzbarku ćwiczyliśmy zdarzenie masowe, gdyż to może się zdać na terenie całego województwa. Ćwiczyliśmy zdarzenia związane z pożarami kompleksów leśnych. Ćwiczyliśmy zdarzenia powodziowe. Staramy się przybliżać te zdarzenia, które występują na terenie naszego województwa. Po raz pierwszy w tym szkoleniu udział brał starosta Nidzicki Grzegorz Napiwocki. Przypominają nam o zagrożeniach, tak jak dzisiaj mieliśmy przyjemność posłuchać, definiują i po prostu wiemy, co w takich sytuacjach robić. Starostowie podczas szkolenia zapoznawali się z zasadami prowadzenia psychologicznej interwencji kryzysowej na obszarze danego powiatu, a także z planowania cywilnego, czyli zasad usuwania skutków klęsk żywiołowych. W programie szkolenia znalazły się również dyskusje nad zagrożeniami epizotycznymi oraz powodziowymi. Niby wszyscy śmieszne, śmieszne, ptasia grypa. Pamięta pani, jaka panika nastąpiła u nas, nie znając problemu? Wówczas poszły i tematy, i od strony Ornety, od Miłakowa w powiecie ostródzkim. Wjazd był przez takie specjalne maty. Nie wiedzieliśmy się, jak poruszać. Dzisiaj mówimy również o zagrożeniu, o którym nam się nawet nie śni. Głównym tematem dwudniowego spotkania były jednak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które rozpoczynają się za niespełna miesiąc. W tym roku skupiamy się przede wszystkim na tym, co nas czeka w najbliższym czasie, czyli na działaniu struktur powiatowych i samorządowych w ogóle podczas ewentualnych zdarzeń mających miejsce podczas finałów Euro 2012. Szkolenie związane z Euro raczej naszym starostom się nie przyda. Ostróda ani Lubawa nie zostały wybrane jako ośrodki pobytowe przez uczestników Mistrzostw Europy. A i żadno ze spotkań podczas turnieju nie będzie przecież rozgrywane na Warmii i Mazurach. Drugiego dnia szkolenia na stadionie odbyły się małe ćwiczenia sprawdzające umiejętności policji.